Kontynuacja reaktywacji Unreal Return to Napali. Etap 13. Bounds of Foundry. Będzie chyba brutal, z tego co pamiętam. No. Kurde, jeszcze wpadłem do pasa. Tak. Trzeci dead mój. Trzeba się szybko wycofać. No ile będziesz strzelał tymi rakietami? To ciężko opancerzony. Już poszedł. No nareszcie. Zapomniał do flag kanona. O, tu są skrytki, w których są znajdźki. O, tu się przyda uzupełnienie tego. Pancerzyk. Brutal, jeszcze jeden. Ja się wolę znowu wycofać, tak jak przy tamtym. Dobra. Lubię dźwięk tłuczonego szkła. Nie wiem jak wy. Aha, tu będzie teraz pływanie w tym kwasie. Potrzebne są do tego te skafandry, ten toxin suit. Na razie te śluzy musimy otworzyć. I te skrytki też się otworzą. Z tymi kombinezonami. Po drugiej stronie też taki sam jest. Podobne pomieszczenie. Pajączyk został rezerwany na kawałki. Drugi też. Na razie to jest niedostępne. Chyba
chyba Skari będzie, z tego co pamiętam. No. Ha, spadłeś. Kurwa, myślałem, że mnie zhaltują. Czy coś jest? Aha, bo... A, SMD. A ty sukin synu. Aha, tu trzeba będzie te zawory przekręcić w obu tych korytarzach i pajączki są. Jeden zawór i drugi zawór. Kurwa. Jeszcze drugi? Będzie. Znaczy trzeci. Patrz jaki kurwa zadziorny był. Skurwysyn mały. Dobra. Burta się chyba tu pojawił. Nie wiem jakim cudem. Może się zmaterializował, może nie. To ten ciężko opancerzony. Dobra, wracamy się na dół z powrotem. A, winda automatycznie zjechała na dół. No i to co teraz są te śluzy otwarte i dostępny się z kombinezem. Dobra, ja sobie tutaj zrobię sejwika. No to będzie z tymi kralami. Chyba drugie. Nie. To jest chyba jakieś dodatkowe pomieszczenie w tym. Nie, tu jeszcze nie pójdziemy. Ja sobie jeszcze tam obadam to. O, super zdrowy jest. Aha. A, bo to jest ta druga śluza. No. Jeszcze chyba będzie brutalno. O ty sukinsynu. Dobra, padł.
Albo to są te zrzuty z tego bodega, bej, te skrzynie z zapasami takie ogromne. UMS. Dopiero teraz przyuważyłem ten symbol. Trochę do snajperki już mam. Nie ma muzyki. No chodź. No, trochę pozbieramy amunicji. Tu jest wyjście w razie czego. O cholera. Jeszcze jeden będzie? Musi być. Właśnie. Pięknie. O, tam jest kolejny ten Toxin Suite. A, bo tu trzeba uruchomić zasilanie do tego haka, żeby on rozwalił drzwi i było możliwe dalsze przejście. Slit. Słaby jesteś. Piękny. Tu jeszcze jakieś pomieszczenie jest. Martwe ciało jak jest w kwasie, to zżera go po prostu. Rozpuszcza. Dobra, ten przycisk otwiera. Znaczy dostarcza zasilanie chyba. Nie? Dziwne. Musi być możliwość. I to
się ponownie zamyka te drzwi. Dziwne, że to nie działa. O, jest i pancerzyk. Super sprawa. Mamy odrestaurowany pancerz. O, jest. Jep. I mamy ponownie muzykę. O, Skari. Myślałem, że nie padniesz. Tu nie dostępne są te drzwi. Pewnie później będą dostępne od tamtej strony. Będzie otwarcie. Pajączki. O, brutal gdzieś jest na górze. Zaskoczyłem pająka od tyłu. A, bo tu jest brutal. Dziwnie, że mnie nie atakował. Sierota obrzygana jakaś. Eggbala, jak sam Eggbala. Teraz tutaj trzeba iść, żeby otworzyć śluzę i płynąć do kwasu. A, żeś się pięknie obrócił. No, to jest ta dźwignia, która uruchamia tą śluzę. Musimy tak skoczyć, żeby trafić. Nie zapominając o tej amunicji. Albo i nie tędy jest droga. Nie będę się tu męczył, tylko po prostu na tą platformę wejdę, gdzie ten brutal był. I z tamtej wyższej... z tej części odskoczę już. O, mamy znowu zanik muzyki. O, ty sukinsyn. A!
O, amplifier mamy. To może w poziomie Watcher of Skies, jaki będzie następny, pokonam Tytana. Bo jeszcze ostatni moduł do Dispersion Pistol brakuje. O, jest ten. Myślałem, że to super zdrowie jest. Gdzieś Skar jest, słyszę. Ostrze. Ta, jasne. Znowu mamy muzykę. O, tu jest to otwarcie tych drzwi właśnie. O, to co ja lubię, Shelled Belt. Może ja sobie save'ika zrobię, bo już dawno robiłem. No dawaj. No, trochę z tego postrzelamy. O ty sukinsynu. Haha. Dwa pajączki jednym granatem. Dobra, ta dźwignia jest przestawiona. A i ta śluza jest otwarta teraz. I teraz chyba na samą górę podjedziemy. Ale nie tak od razu, tak chcę zobaczyć, co tu jest. Nic nie ma więcej. Pod nogi. Pajączki? Dziwne. Chyba, że w tym pomieszczonku malutkim są. Coś się otworzyło? Wypuściło?
Nie przejmuję się tymi dźwiękami. Idę dalej po prostu. A tego nie będę zbierał, bo to jest trudne. A, tutaj są. Dobra, zginął. A tutaj jesteście. Wyskoczę tu? Wyskoczę. Tu jeszcze tą boczną tą sprawdzę. Dobra, to teraz trzeba tam na dół zjechać. Znowu save. Już chyba będzie końcówka poziomu. Poświęcimy, o jest super zdrowie. Aha, skary. Tu nie doskoczę do tego, do tej amunicji, ale z góry będzie można. Pudła chyba można zrzucić, ale nie będę się tym bawił. Musimy na ten hak skoczyć. O, jest pancerzyk. No i tą dźwignię przestawiamy i otwieramy drzwi. Pięknie, żeś się rozleciał. Jak do tego super zdrowia dojść? Tu jest kurwa ten krawężnik, że nie można wepchnąć się w skrzyni, no to po... Po jaki czort one tutaj są? A jest minimalny wysięgnik. No. A to amunicję to wale na ryj. A i tu jest końcówka poziomu. Zjazd tymi windami i w ciemnych, czerwono oświetlonych korytarzach z alarmem. Zbieranie amunicji. To już jest końcówka poziomu. Tu flak kanona na ogromnego Skaria będziemy musieli użyć.
będę chciał użyć. Bo on będzie naprawdę wielki i bardzo mocny. Także ja sobie tu wolę sejwika zrobić. Ja pierdolę, jaki on wielki. Ciekawe, ile on ma życia. Już poległeś. Trochę mi nadwątpił mi to sporo tego. To może jeszcze raz. No, sporo mi. Strachować właśnie. Jak najdalej go od siebie trzymać. No, tym razem jest lepiej. W tym miejscu kończy się etap 13, chyba bodajże.